Cześć, witajcie, ja jestem Suert i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić jeden z grobowców, po angielsku nazywany Judge Gaze, a po polsku spojrzenie sędziego. Może pokażę, gdzie znajdujemy się na mapie. Jesteśmy w peruwiańskiej dżungli. Ten grobowiec mamy tutaj, niedaleko obozu wrak samolotu. Jak zwykle on jest symbolizowany takimi tutaj czachami. To jest wejście do tego grobowca, więc wchodzimy do niego. Słychać dzwoneczki. Tą ścianę musimy rozwalić czekanem. Przeciskamy się. No i dobra, idziemy przed siebie. Czekam z liną. Będąc w powietrzu, naciśnij X, żeby przedostać się na drugą stronę przepaści przy użyciu czekana z liną. To jest wszystko jasne i wiadome. Co byście nie zrobili, Lara i tak wpadnie do wody. Można od razu do niej wskoczyć. Tutaj o to właśnie chodzi. Przechodzimy sobie dalej. Ciut większa lokacja. To może przedstawiać jednego z władców Xibalby. Dobra, może przedstawiać i żeby to otworzyć, musimy wskoczyć tutaj na tą windę. One momento, tutaj jest wejście. W ten sposób mamy bramę otwartą. Jest nowy obóz, jaskinia w dżungli. Zaliczymy sobie go. Więcej nie uniosę. Odgra nam się zapisała przynajmniej. Możemy sobie spokojnie przejść dalej. Całkiem ładnie, całkiem przyjemnie, jak to w tej grze. Kawałek trzeba przepłynąć, ale niewielki. Tu nie ma żadnych wrogów pod wodą, nie ma się czego bać. Zbieramy co można. Tutaj możemy się wspiąć. I spokojnie przechodzimy sobie dalej. Mamy płaskorzeźbę, można odczytać. Punkty doświadczenia wpadają. Niesamowite. Czy to boisko do pokoju? No i tutaj mamy właśnie spojrzenie sędziego. Muszę jakoś podnieść tę drabinę. Larze chodzi o tą drabinę tutaj na dole. Ją musimy podnieść. Zaczynamy od lewej strony, po zeskoku. Dobra, to sobie odjechało. My ten wózek przesuwamy śmiało dalej. A ten wózek postawimy sobie na jego miejsce. Ok, zaczepiamy liny o liny. Dobra, mamy to. Wchodzimy tutaj. Ok, z tej strony będzie łatwiej. Pułapka. Skaczemy na ten wózek, on powinien nam już lekko unieść drabinę. A
Elegancko, udało się. Jakiś postęp. Puszczamy to. Ten wózek, który sobie tutaj dosunęliśmy, przesuwamy dalej. W to samo, jakby identyczne miejsce, lustrzane odbicie, po drugiej stronie. Ok, rozłożył nam się. Mamy tutaj linę i tam linę, zaczepiamy to. Gra muzyka. Wskakujemy teraz tutaj. Czyli robimy prawą stronę od wejścia. Tutaj będzie wyjście. I tak prędzej czy później musielibyśmy to rozwalić. Dobra, i tu mamy drugą windę, tak to nazwijmy, która powinna nam unieść drabinę jeszcze bardziej. Winda powinna się teraz zablokować. Ta drabina nie będzie tak przegniła, jak wygląda. No właśnie. Lara, zeskakujemy. No i wchodzimy na tą drabinę. Zobaczymy, co tam się kryje. No i uwaga. To już chyba wszyscy znamy. Cel grobowca. Serce kajmana. Zdrowie odnawia się szybciej. Przyda się każdemu. Od razu wpadło mi jakieś osiągnięcie, okej. Okay. Grobowiec ukończony, spojrzenie sędziego. To powinno nam się udać zaczepić. O tam. Elegancko. No i co, wracamy. Tutaj mamy dokument jeszcze. W chwili, kiedy bogowie... Gdzieś nam jeszcze została płaskorzeźba i drugi dokument. On jest z tamtej strony. Ajajajajajajajaj, Lara, co ty robisz? Strona z dziennika wyprawy Jacka Fawcetta. 23. Kto będzie chciał, to sobie przeczyta. Została nam jeszcze płaskorzeźba tutaj na tym terenie. Trochę się maleńka pokiereszowała. Wszystko można pozbierać wcześniej, no ale potem można już tylko wracać. Nie wiem, czy tej płaskorzeźby nie ominąłem, no ale to już nieistotne, każdy sobie znajdzie. Jak już tu będziecie, to na mapie wam się ta płaskorzeźba pojawi wcześniej. Wtedy będziecie mogli ją sobie spokojnie wziąć. No, ja tak jak widać chyba ją ominąłem. Często miewam problemy przy tych skokach, ale każdemu z was już powinno się to udać. A płaskorzeźba jest gdzieś tam właśnie na dole. To jest zaraz chyba przy wejściu. Nie.
czekam z liną. Tym razem elegancko, proszę. W zasadzie jesteśmy już przy wyjściu. Ot i cały grobowiec zaliczony. Jesteśmy tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Mam nadzieję, że się podobało, że wam to pomoże, jeżeli gracie w Tomb Raidera. Na razie to tyle. Odwiedzajcie kanał, lajkujcie filmy, subskrybujcie. To wszystko, cześć.